No i teraz jestem sam, ale w sumie lubię być sam, bo po wyswobodzeniu się z okowów 5-letniego związku mogę robić co chcę, co mi się żywnie podoba. Na przykład nic. I korzystam z tego, nic nie robię najczęściej. Ale momentami tęsknię za niektórymi aspektami stałego związku. Na przykład za możliwością swobodnego pierdzenia przy drugiej połówce. Bo jeżeli jesteście w stałym związku i wstydzicie się pierdzieć przy swojej drugiej połówce, to nie jesteście w prawdziwym stałym związku. To jest nawet niechciana ciąża nie spaja dwojga ludzi tak jak licencja na pierdzenie. I kiedy już przekroczycie tę magiczną granicę związku, za którą znajduje się pełna akceptacja dla pierdów swojej partnerki czy swojego partnera, ich unikalnej woni, niesamowitego, kosmicznego, międzygalaktycznego wręcz dźwięku, to możecie żyć ze sobą do śmierci. Pierdzenie przy drugiej połówce jest niewątpliwie bardziej intymne niż seks, bo możecie uprawiać seks na pierwszej randce, ale spróbujcie się z**ć na pierwszej randce. Do drugiej absolutnie nie dojdzie, gwarantuję wam to. Jest możliwe tylko w prawdziwym, stałym, długoletnim związku. I ja niedawno byłem z dziewczyną nowo poznaną, taką na randeczce pierwszym spotkaniu w kinie byliśmy. Było bardzo przyjemnie i sympatycznie, a jednocześnie, jak to w życiu bywa, ambiwalencja. Czułem ogromny dyskomfort, bo dusiłem sobie gigantycznego, atomowego wręcz pierda. I w takich sytuacjach można, co prawda, odwoływać się do metody stopniowego. I co najważniejsze, bezgłośnego wypuszczania gazu z dupy. Ale ta metoda wiąże się zdecydowanie zbyt dużym ryzykiem demaskacji, ponieważ pierd oddawany w systemie ratalnym jest receptą na bardzo szybkie zakończenie pierwszego spotkania, bo każda rata takiego pierda jebie co najmniej 14-krotnie bardziej niż pierd oddawany atmosferze w całości. Dlatego z heroizmem godnym lepszej sprawy dusiłem sobie potwora aż do zakończenia seansu, już zbite dwie pierdolone godziny. Po filmie poszedłem do kibla, usiadłem na muszli i prawie rozdałem pierdem trwającym nieprzerwanie blisko minutę. I to był pierd życia. Pierd destrukcja. Godzilla wśród pierdów.